Nie najgorsze wnioski płyną z pierwszych kontroli wiat śmietnikowych przeprowadzanych na suwalskich blokowiskach. Niedawno utworzony został zespół kontrolujący jakość i prawidłowość segregacji odpadów deklarowanej przez mieszkańców suwalskich blokowisk i wielorodzinnych kamienic. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy wyrzucane odpady trafiają do właściwych pojemników. Na tę chwilę nie rozrywamy worków z odpadami zmieszanymi, sprawdzamy jednak, czy wysegregowane odpady papierowe, plastikowe, szklane albo biodegradowalne trafiają do właściwych kontenerów, poinformował nas koordynator zespołu kontrolnego. Przeprowadzone do tej pory sprawdzenia ujawniły rażące nieprawidłowości tylko w jednej lokalizacji. Szereg uwag dotyczył jednej z wiat odwiedzonych na osiedlu Sobola Biel. Jak nas poinformowano w PGK, w przyszłym tygodniu w to samo miejsce ponownie trafią kontrolujący. I jeśli stwierdzą, że sytuacja nie uległa wystarczającej poprawie, mieszkańcy na kontenerach znajdą ostrzegawcze naklejki. Jeżeli zasady segregowania nadal nie będą realizowane w sposób zgodny ze złożoną deklaracją, mieszkający tam Suwałczanie obciążeni zostaną podwójną opłatą za odbiór odpadów. Te kontrole mają służyć przede wszystkim temu, że na początku chcemy edukować mieszkańców, bo wynik kontroli, jeżeli oczywiście będzie negatywny, da do zrozumienia, że ta segregacja w danym miejscu jest prowadzona niewłaściwie i o tym mieszkańcy zostaną poinformowani, ale broń Boże, nie ma tutaj mowy o żadnym karaniu, nie będziemy tutaj żadnych konsekwencji na razie jeszcze wprowadzali, będziemy mieszkańców informować, kilkukrotnie informować o tym, że w danym miejscu ta segregacja jest niewłaściwa i będziemy oczekiwali po prostu rezultatu w postaci skutku takiego, że mieszkańcy wyciągną z tego wniosek, że to ostrzeżenie pierwsze, drugie, trzecie było i wyciągną z tego wniosek taki, że po prostu zaczną segregować w danym miejscu te śmieci lepiej. Poza osiedlem Sobola Biel w nadchodzącym tygodniu zespół kontrolerów trafi na tereny zarządzane przez Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz odwiedzi wiaty przy budynkach zarządzanych przez ZBM. Jak nas poinformował koordynator zespołu sprawdzającego, administratorzy aktualnie są informowani o planowanych kontrolach. Być może dlatego w odwiedzonych lokalizacjach wyniki wizytacji są budujące. Ale nawet jeśli tak jest, to zastosowana w Suwałkach metoda na wyegzekwowanie prawidłowego postępowania z odpadami może faktycznie przynieść oczekiwany rezultat.